Maga bierzemy. Potrzebujemy jak najwięcej inta w tym buildzie, na pewno. Mag. Babeczkę zrobimy. Jaki macie pomysł na nią? My mamy tutaj takie czarodziejki. Nie wiem, co robimy. Widzowie, czarodziejkę z księżyca. Dobra, no będzie taka, no. Czarodziejka Karyna. Ona mówi tak. Pamiętaj, by zasubskrybować ten kanał, ponieważ są na nim tworzone ludologiczne treści z Elden Ringa. No to jechana, stary. Ja ze skoksem. Imię. Nazywam tak, wojownicza od wojowniczej, czyli wojo, księ od księżniczki, ninja. To jest wojownicza księżniczka ninja. No fajna postać wyszła. Tyle czasu spędzone na tworzenie postaci tylko po to, żeby latać z kapturem. No jest jak jest. Nie ma leczenia. Pajak roluje. Nie ma picia. Essa. No tym to ja już jej chyba nie zabiję, co? O kurwa, zwanshotowała mnie. O kurwa, zapomniałem, że to wybucha. Oczyszczę. O kurwa, Commander O'Neill. Ty dawaj, zrobię go. Pa, tak sobie przyjechałem, no chilluj boss, nie? Essa. Jezu, z niego jest tylko 12 000. Chyba Roxling jest, nie? Ta. Się da zebrać z drugiej strony? Da się. O, Essa. No jest sunia. Jak się ten żółw nazywa? Miriel? Żółw papież. Somber trójka. Okej, teraz tak. Żółw jest tu. O kurwa, ale dziwna animacja umierania to była. Czy mocno stream na YouTube, nie na Twitchu? Dostałem bana, stary, na Twitchu. No, fiuta pokazałem. Przez przypadek, ale pokazałem. Był wielki, kurwa. Generalnie nie dostałem bana za to, że go pokazałem, a Twitch mi napisał w mailu, że po prostu onieśmieliłem większość mężczyzn. Nie muszą zbanować, bo jest to postępowe. Do kiedy ban? Perm. Carian Slicer S. No dobra, poka tego Carian Slicera. No, dobra. Fajnie wygląda. Kurwa. Ale setup długi. Godzina 17, a ja jeszcze setupu nie skończyłem, chłopie. Tu leży staw. Jak się tu wchodzi? Od dołu zapewne, nie? Gdzie to jest, stary? Carian Glintstone staw. No i kurwa essa. Mam już na Carian Glintstone'a wymagania. No będzie ciężko, nie? No nie jest za dobry ten damage. No, widzowie, w co ja się wdupiłem, stary? W co ja się, chłopie, wdupiłem, nie? kurwo. No kurwa, co to był za hitbox? Co to kurwa za hitbox jest tego skoku rozjebany? Dobra, idę po tego Crystal Tira, bo mnie pojebie. Ja pierdolę, jest. Essa. To ile daje? 5 inta czy 10 inta? Kurwa! Aaaa! Czy jestem w stanie cokolwiek sprogresować dalej bez zabicia tego psa? No nie. No jest. Będziecie mi gadać, żeby jakieś upgrade'y podnosić z mapy, jak mogę to po prostu zbrutforsować jak totalny jeb. Ile Azur wymaga inta? 52, ty se jaja ze mnie robisz? Niech ktoś wypowie się na temat jakości od koszulek od Kiszaka, są zajebiste. Tu jest head, który daje 6 do inta, ale obniża życie o 10%, tak? Tak. A ten na 4%? Ty no, serio wymaga 52 inta. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3. To jest najlepsze w Elden Ringu. Każdym razem, gdy ci brakuje stapu, po prostu robisz tego smoka. 29, 30. To mi starczy na 52 inta. Kurwa nie! Jezu! 45, 7 leveli jeszcze potrzebuję. Ile dzisiaj prep phase trwa? 2 godziny. Tego. Jest! To ma skalowanie 223, to ma 151. Ale bo ja to teraz muszę ulepszyć jeszcze. Ja pierdolę, kurwa, co ja za build robię? Dwusetkę mam skalowanie teraz na nim. A ty mam 233. Dobra, zostało drzewo, Volcano Manor i prep phase będzie skończony, nie? Mam nadzieję, że tu jest Marika, wiecie? O kurwa, ale greedy zagrałem. Myślałem, że go zabiję, nie? O kurwa. Słyszeliście to? W Rumunii widzę, są takie burze, jakich w życiu nie widzieliście, uwierzcie mi. Meczu to kurwa nie ma, nie oszukujmy się. Oła. Essa! No dawaj, chodź, łap mnie. Pa. I kurwa, nie moglibyśmy tak zawsze? Kurwa, ale jebło. Stary, wystraszyłem, nie? Somber 6. Dobra, jest git. On wyszedł z tego efektu. O kurwa, ty, niedobrze. Ej, chuj, nie usnął. Chuj. Dobra, idę po Terrę Magicę i po Golden Wała. Nie zdążyłem. A niech się po prostu raz breakuje. No dobra, zobaczmy teraz damage. Uff. Essa! Kurwa, przepiękna egzekucja. Jest. Skalowanie 243 na plus 9. Okej. Oj, będzie kurwa, widzę, chyba lipa. Oj, kurwa. Trzeba iść na Godricka w takim razie. Chciałem wyżyć z walki, bo many by mi nie starczyło. Siajper, dzięki za osta. Klasyczek, Essa, dzień dobry. Essa! Nauki, dzień dobry! Witam! Dlaczego ty miałeś 3000 osób na streamhopie? Co ty robiłeś? Kończysz karierę i pokazałeś helikopter? Jaka essa totalna. Jak dobrze, że nie dostałem hita. Już się przynajmniej z dobrej strony pokazałem. Uff, miał 12k? Jezu, ej, co ty kurwa dzisiaj robiłeś na streamie? Wyciągnąłeś teczki? Meczko, co to był za mecz? Kurwa, co wy gadacie? Stream z basenu. Akurat Hypera, to bym zobaczył w basenie, nie ukrywam. Co wy gadacie? Mecze Polaków. Ale co totalna, chłopie, no to gratuluję wyniku. Giga, nie? Giga, gratuluję wyniku. Odskakiwał będzie. Widzowie, ten damage taki kurwa jest, bo jest, nie? No... Nie wiem, nie jestem dumny z niego, ale... No, miałem lepsze buildy. No kurwa, nie będę ukrywał. Bierz buildy? Sam ja robię. Dlatego nie są zoptymalizowane nigdy. Odpalam stream, zagrałbym sobie jakąś bronią i co nie ugram. Teraz gram Carian Slicerem, to jest magia, która się w miecz zmienia. Essa! Uuu! Dobry jestem już, jeśli chodzi o walczenie z drzewami. Kurwa, to jestem dumny z siebie. Co teraz? Ty no Renala, ja nie mam damage'a na Renale. Ty, widzę, idę na Radana. Tamae zrobił każdego bossa w Eldenie, teraz bez hita i dostał ze strzału od Loretty w zamku i co, skończył grę z jednym hitem? Co ty kurwa gadasz? No to ja chyba muszę zacząć hitlessa robić, nie? Co wy gadacie? No to nie będę pierwszy. Tak mi było przykro. Czemu kurwa przykro? To znaczy, że może to zrobić lepiej. Ale poczekajcie, gdzie dostał tego hita? Dokładnie. I przez całą grę tylko jeden hit? To on jakoś absurdalnie szybko do tego doszedł. Absurdalnie. W zamku Loretty chciał wygrać. Jakim zamku Loretty? Po co był w jakimś zamku Loretty? Co jest w zamku Loretty? Co za puffing? Zbierał lilię? Kurwa. No to przecież... No to błąd puffingu. Do wyeliminowania totalnie. Przecież lilie są w takich miejscach, gdzie w ogóle hitów nie dostaniesz. Zużył na Fire Giantie za dużo potów i musiał iść. No ale to nie mógł ich w Liurni zgarnąć czy coś? No to lipa, no. Powiem wam, widzowie, tak. Jak hitlessa robiłem, to powiedziałem, że jak będę miał hita od jednej rzeczy, to sobie wytatuję tą jedną rzecz. No i skończyło się tak, że nigdy nie miałem jednego hita, więc nie wiem, jak to jest mieć jednego hita. 7 z 3 do 0. Też miałem taką, pamiętam, właśnie sytuację, że bardzo szybko, ja bardzo szybko doszedłem do tych 3 hitów. Chyba w pierwszym tygodniu miałem i to były 3 takie, kurwa, głupie hity. Nie zrobiłem żadnego, no bo nie miałem. A z 2? A może, kurwa, z 2? Pa. O ty kurwo. Ja mówię, że nie umiem robić jakiegoś bossa, po czym chodzę w niego jak w szmatę ostatnią. Oj, hopie. Ludos! Ludos! Co to było? To był pokaz bardzo małego DPS widzu. Niestety. A ja może po prostu jako drugą runę zrobimy Rykarda. Godrick, Malenia, Mog. Mog też jest runą? Kurwa, trzeba, widzowie, ty, bo tu wcale nie jest lepiej tym rockslingiem. Ty, no, z Renalą dawno nie było tak źle, nie? Dobra, siadło. Ile kaski masz za streamowanie w YouTubie w tym samym momencie co na Twitchu? Kurwa, no ja tak zarabiam jakieś 300 000 miesięcznie ze streamowania. Euro oczywiście, nie? Czy Twitch nie robi problemów ze streamowaniem na innej platformie? Robi, chuj. Jakby robił? Ten kurwa... nie streamował tam. Fajnie, coraz bardziej, nie? Poznaję tego Elden Ringa, podoba mi się to. Czy w prawniku dodaję generujesz all bosses? No kurwa, oczywiście. Essa. Kiedy masz tak średnio 1500 widzów, bo nie wiem jak to jest możliwe, że jeszcze nic nie znalazłem? Od wczoraj. Ja nie potrafię, nie? Normalnie odpowiedzieć na pytanie. Czemu ja kurwa taki jestem? No ja tak widzę, tak całkowicie szczerze, to tak od kiedy się aktywniłem na YouTubie, to tak od roku mam bardzo duże przyrosty, wiesz? I mi bardzo skoczyły staty, ale tak myślę, że od pół roku to już po 1000 widzów jest na streamach na pewno. Od kiedy widzowie? No kurwa, na lordsach to też już było, kiedy były lordsy w listopadzie. Kurwa, nawet chyba więcej widzów, nie? Nie no, kurwa, diablo. Ja złapałem, dziwne, nie? Bo ja złapałem momentum, ja utrzymałem. Dzięki za twoje shorty, jeden prawdziwy wśród swoich nie pierdoli się w tańcu. No i kurwa, co stary. No kurwa! No ja tutaj, tu jest taki fantomowy hit, to jest takie kurwa głupie. Siema headhunter.pl. Tchnąłem tego bossa. Ała! Nie mogę tego wyduszować. Ała! Zjebał. Oła, to jest podwójne. Ile mi zabrakło? Ta, ten boss jeszcze nie był na żadnym ranie problemem. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Trochę damage'a w niego zerknąłem. Ała, nie zabijaj mnie! Pa, ja go brutforsuję. Jezu, ja go zbrutforsowałem, stary. Jak mi z tym źle. No niestety, no taka gra, no. Orgbić. Ta czapka Renali daje do Inta bonus? Serio? Bez kitu. Essa. Banan. Czemu ten chest jest tak do dupy? Jezu, on jest gorszy od startowego. Nie wiem, kurwa, jakieś może takie rzeczy z gramatyki faktycznie by może były problematyczne, natomiast dużo rzeczy, których się po prostu trzeba nauczyć na pamięć, nie? Bicia po rękach mi nie starczy. Chyba. Kurwa, zabraknie jej many, stary. Zabrakło mi many. Ja mogę, kurwa, jakoś inaczej pozyskać manę? I muszę w nim bleeding, kurwa, wywołać. Wiecie, że dam radę w nim wywołać bleeding? Jezu. To wszystko tylko po to, żeby się to tak zakończyło. Przykro. Oho, pa, umrę. Fajna była ta walka Morgensternem, no ale, well, przynajmniej się śmiesznie zakończyła. Chuja do mordy. Czy ja nie trafiłem, kurwa, żadnej? Ta. Wejdzie w to? Dobra, fajnie. Kurwa, 5 pod zużytych, nie? 5 pod zużytych, zajebiście. To uwielbiam w tej grze. Będzie, kurwa, widzę one cycle. Nie. Nie, bo mi staminy zabrakło. Kurwa, czemu tego akurat? A go, kurwy, nie lubię psa. Asa, kurwa! Wow! Ale ludos. A greedy na końcu wjechałem. Myślałem, że już go mam, nie? A nie miałem. Nie wiem, czym chcę robić kolejny run. Kurwa, ale ten był giga długi, nie? 4,40. Znaczy, patrzcie teraz na to, widzowie. Ten był giga długi, mówię. Miał długiego prepa, ale się na bossach nie wypierdalałem. Na Morgocie się trochę powywalałem. A może bym, kurwa, runy użył wreszcie na jakimś bossie? Czy zdąży skastować Terra Magicę? Essa. No, to się wyszło na to, że jest po prostu lepszym magiem. Uważacie, że to jest trochę pojebane, że... Kurwa, ty... Czemu w damage'a nie bije? Czemu w damage'a nie bije? Czy Godfrey jest jakiś immun na magię? Nie! Wyjebił mnie! Kurwa! Pod ścianą, nie wiem jak! A, pierdolę! Siema Tamare. Słyszałem, kurwa, jak ci się poszło. Oj, dopiero teraz się zaczyna droga, jak już wiesz, że to jest w pełni możliwe. Kurwa. Giga współczuję. Giga współczuję. Ja nie byłem nigdy w takiej sytuacji. Essa, kurwa. Kurwa, lubię tą walkę, ale totalnie nie znam drugiej fazy, nie? Ja go po prostu strajfuję w drugiej fazie. Lubię strasznie pierwszą fazę. Tylko to jest jedyny atak, który jest takim totalnym BS-em. Jak jest to OE? Wiecie, co mnie najbardziej wkurwia w tym OE? Że wtedy nic nie widać, kurwa. Ja nie widzę bossa, bo... Aha, dobra, chuja mi to da. Ja wtedy bossa nie widzę, mnie to tak wkurwia. Belvenier, dzięki za 25 atak. A to, wiesz, czym ja bym Tamae miał jak na razie największy problem, jakbym Hitlessa robił? Z Morgotem. Totalnie nie potrafię wyczaić tego bossa. Ten boss to jest, szczególnie, że w drugiej fazie to obstawiam, że... Pierwsza faza jest, kurwa, prosta, druga faza to pewnie jest jakiś setup typowo, nie? Na fullstanie go jedziesz, jak psa. Oła. Ja pierdolę, ale greedy. Dlaczego myślałem, że tam zmieszczyć i to? Hej, nie starczy mi many. Ja widzę, many mi chyba nie starczy. Nie? tą celnością to kurwa na pewno. Żeby chyba więcej i jedną manę więcej. Albo by złożył. Ja nie wiem, czy on tu nie wybucha przy tym ataku. Jezus, nie starczy. Nie starczy! Nie starczy! Nie. Niestety. Jedna mana więcej, widzowie. Jedna mana więcej. Ej, kurwa, bo mi damage'a brakuje. Ej, kurwa! Elden Ring! Dobra, to musimy sobie teraz to podsumować. Generalnie chciałbym ponownie powiedzieć, że jebać dex-bronie. Chuj im w dupę, totalnie. Dex-bronie są tak słabe, że int-bronie są lepsze niż dex-bronie w momencie, gdy nawet nie są bronią, bo są twoim wyobrażeniem umysłu. Niesamowite, hopie. Niesamowite, jaki Carian Slicer jest giga dobry. Świetne. Jezu, kurwa, uwielbiam tego Carian Slicera. Patrz jak to stary, jaki... Ciach, ciach. Oj, chuj, many nie mam. Zajebisty Carian Slicer. Widzowie, Carian Slicer totalnie. 5 godzin, 6 minut run. Zobaczmy w porównaniu do poprzednich runów, jak to stary wyszło. No i jebać dex bronie, nie? Dex bronie to tam jedno, najgorsi są dex userzy. Ej, siadło szybciej niż Krwawa Orlica. A, bo Krwawa Orlica to była dex broń. A tu w ogóle mieliśmy najdłuższy setup. To był 3-godzinny setup, czyli w 2 godziny sobie skończyłem całą grę. No to kurwa fajnie. Na czym się widzę wypierdoliłem? Na Horalusie wyjebałem kilka razy, na Aldenbiście się wyjebałem kilka razy, na Morgocie się wyjebałem kilka razy i chyba na Gatskin, nie, na Gatskin duo nie trafiłem potami, nie?